O, panie kochany. O, kurczę, nie spojrzałem się na czat i nie wiedziałem, co wyszło. Bo 19.03, jeśli chodzi o unikatowe trolocie, to trzeba troszeczkę się nad nimi nagłobić. To w starych czasach one brały zupełnie inaczej, aniżeli teraz biorą. Także no, trzeba wyczaić po prostu. Ale to nie będzie nasza rybka. Nie. Bo to na demona. Maskinonga to jest za silne. To będzie albo ognisty, albo wściekły. O kurnia. To, żem teraz kurczę trafił. Tak. To 100%, nie? Bo demony maski nogę są do 16 kilo, jak wtedy mogłem sprawdzić i to się nie bagowało, to pamiętam. Dzisiaj niestety wędka się trzęsie, jakby miała pętość. Niestety dzisiaj no, przez bagi niestety nie mogę sprawdzić, ale pamiętam, że one są do 16 kilo max. To raczej ognisty chyba, tak? To będzie chyba tęgowe. Albo kurczę wściekły cholera wie. Ale markerem na niego nie będę stawiał, bo to nie jest na to przynęte co trzeba. No, chwycił niestety. Nasza strona płynie. Ale na ognistego zaraz to chyba mysz wampir będzie na tego ognistego szczupaka, tak? I to jeszcze chwycił, no to chyba golas. Dokładnie tak. kg 26. Także rekord osobisty. Sekunda świeci, nie? Tak, to jest na pewno golas. O której branie było? Branie było mniej więcej 19:34, coś takiego. Także wstępnie zapiszę. I zaraz zobaczymy, czy się zgadza. Także ognisty szczupak na żabę demona, nie ta przynęta co trzeba, ale ładna waga 140 cm, waga 26 kg i 8 gram.
Zobaczmy. Branie. O. Ognisty szczupak na żabę demona, nie ta przynęta co trzeba, ale ładna waga 140 cm, 19,03, słoneczko 26 kg i 8 gram.